Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kanał Browar Gdynia po półrocznej przerwie odżywa. Wraca temat piwowarstwa domowego, a więc tego, jak możemy zrobić piwo w domu. Postanowiłem się jedynie trzymać jedynej tradycji, czyli dobrej kawy na początek ważenia, która zmobilizuje umysł do wytężonego skupienia, które jest zupełnie oczywiście niepotrzebne przy ważeniu piwa w domu. Więc Wasze zdrowie. A co dzisiaj? Dzisiaj ważymy DDH Double Hazy New England IPA. Takie trochę to skomplikowane, ale chodzi o to, że to będzie piwo podwójnie chmielone na zimno. Hazy, czyli takie nieprzejrzyste, zamglone. Nos mnie swędzi, nie wiem co to znaczy. New England IPA. I pomimo tego, że w nazwie jest IPA napisane, IPA, to w tym piwie oczywiście nie będziemy szukać goryczki, a mam nadzieję, że w formie degustacji, która będzie na koniec tego filmu, zobaczymy, co wyszło. Nie będę się tutaj rozciągał z kilkudniowym rzucaniem filmów o ważeniu. Idziemy na jakość i na ilość. Myślę, że te osoby, które przez te pół roku ciszy na kanale, które jednak dochodzą jako subskrybenci, co mnie naprawdę miło zaskoczyło, ale też muszę powiedzieć, że zdziwiło. Kiedy będą chcieli sobie poszukać informacji o każdym etapie ważenia, czyli przygotowywaniu wody, modyfikacji tej wody pod różne style, o czasach zacierania, no to zapraszam do receptury, która jest oczywiście wrzucona już tego piwa, no albo do historii. Dużo tych filmów na kanale Browar Gdynia już było, także nie ma sensu się powtarzać. Ja szanuję i Wasz czas, ale też i troszeczkę swój. Więc zapraszam do skróconej formy ważenia i na koniec jeszcze powiem, że większość materiałów, surowców, ale też i materiałów, bo i sprzętów użyta w tym filmie pochodzi ze sklepu Nomart, który jest gdzieś tak w tym kierunku, kilka minut na piechotę ode mnie, dobra, kilkanaście minut, ale zachęcam Was do tego, żeby spojrzeć na ofertę tego sklepu, ponieważ pod filmem macie hasło rabatowe, jest rabat. Sklep oczywiście realizuje sprzedaż wysyłkową, bo nie sądzę, żeby wszyscy nagle do Rumi przyjechali. Jeśli chodzi o podstawowe surowce, to oczywiście są one dostępne bezproblemowo, myślę, że w atrakcyjnych cenach, natomiast ta cała dodatkowa baza to na razie wspólnie się uczymy i będzie jakby poszerzana, właściwie jest z tego co widzę poszerzana. Natomiast sprzęt mechaniczny, ten który zobaczycie, mieszadło, sterownik, termometr i tak dalej, pochodzi od firmy Luktech z Wrocławia. Właściciel, czyli Łukasz, obserwuje też tutaj co się dzieje, czasami odpowiada. Jest ten sprzęt do skomponowania na życzenie. Ja przyznam się, że właśnie po tym filmie wysyłam cały sprzęcior do Wrocławia. Myślę, że ustaliliśmy już wspólną wersję tego, co chciałbym mieć tutaj w domu w sprzęcie do ważenia piwa. No i jest to do kupienia. Nie jest to tanie, ale też z drugiej strony nie jest to drogie, bo jak patrzę ile kosztują sprzętowo w tej chwili garki elektryczne, to ja jestem w szoku. 2800 za kobrę. No to jest wydatek, który trzeba przemyśleć. No i tak naprawdę ten niespełna 1000, zależy co oczywiście chcemy sobie tutaj. Tu jest gruba stal nierdzewna, nie jest to jakaś forma reklamy, ten sprzęt już widzieliście, był live, także no, ja jestem z tego sprzętu zadowolony i nadal go używam i to jest chyba najlepszą rekomendacją do tego. Wydajność i wszystkie inne parametry stoją na wysokim poziomie, więc czemu nie? A więc jeszcze raz, Nomart, słody, chmiele, różnego rodzaju dodatki, ale też i szklane pojemniki fermentacyjne z bardzo szerokim wejściem, którego używam. Jestem z niego bardzo zadowolony, szczególnie tego 25-litrowego, takiej gruszki. Bardzo łatwy w czyszczeniu, grube szkło, nic się z tym nie stało do tej pory. Używam to chyba z rok. Garki i tak dalej. Macie rabat, zachęcam. A jeżeli spodobał Wam się sprzęt, to odsyłam już do Łukasza. Ja nic z tego nie mam. Jedziemy z ważeniem. Wasze zdrowie jeszcze raz. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Na koniec tego filmu o ważeniu przedstawiam Wam taki jeszcze niegotowy efekt końcowy, że tak zarymują. Niegotowy, bo jeszcze słabo nasycony. Kilka słów o tym, co się działo po ważeniu. Najpierw może opowiem, a więc po ważeniu piwo poszło na fermentację burzliwą. Ona trwała 10 dni na rozpędzonych drożdżach WLP 066, typowych dla stylu NEIPA, czyli London Fogów. One zaczęły niemrawą, chyba na drugiej dobie zaczęła się bardzo ostra fermentacja i ona potem jakby stopniowo schodziła w dół. Korciło mnie, żeby dosypać chmielu już podczas fermentacji burzliwej, bo nie miałem zamiaru odzyskać gęstwy z London Fogów, ale powiedziałem sobie, a może i w końcu odzyskałem. Może się przydadzą na przykład Black IPA. Taka będzie niestylowa, zamglona. Jak widać, piana bardzo mocno niestabilna jeszcze. Potem rozdzieliłem tą beczkę na dwa wiadra po 9 litrów i tam powędrowało na dzień dobry po 20 gramów z trzech rodzajów chmieli. Do każdego wiaderka inna mieszanka. Taka bardzo spójna, że tak powiem, nie wchodząc w szczegóły. Po dwóch dobach, a praktyka pokazała, że po trzech albo i czterech dobach, druga dawka po 30 gramów z trzech chmieli. I tutaj nie pomyślałem o tym, dawno tak mocno chmielonego piwa na zimno nie robiłem, no w końcu DDH. No to okazało się, że miałem ogromne, ale to ogromne problemy, żeby to piwo w sensowny sposób zlać do kegu, żeby nasycić. No i tutaj się przyznam, musiałem to piwo filtrować różnymi sposobami, bo za pomocą wężyka silikonowego i druciaka za nic w ogóle nie chciało się przelewać. Nawet łyżka stołowa nie wlała się do kega. Więc sporo strat. Dzięki temu przypomniałem sobie, że taka DDH NEIPA w moim przypadku to drogie piwo, to bardzo drogie piwo, bo zniknęło mi po 2 litry. To naprawdę na 9 litrów, gdzie ubywa 2 litry, to jest spory ubytek. To nawet zaniki Grossmana wyglądają przy tym jak pikuś. No ale w miarę bo nie twierdzę, że udało się, w miarę się to udało, w miarę, nie w 100%. Dlatego, że spójrzcie na to, no, na pianę nie zwracajcie uwagi, bo to jest jeszcze trochę za wcześnie. To jest druga doba niespełna. Jeszcze chmielin jest pełno na szkle. Aczkolwiek samo piwo zapowiada się dobrze. Jest mętne, ale nie jak błoto, tylko jest po prostu opalizujące, nie, sobie gadam. Jest po prostu zamglone i to tak fest. Jest w tym szkle taki odpowiednik soku grejpfrutowego, że tak to nazwę, bo aromat odwdzięcza się z kolei tym, że włożyłem tu mnóstwo ciężkiej pracy i jest po prostu kosmiczny. To jest przecudowny aromat. Akurat w tym wypadku bardzo dużo tutaj zagrało na zimno. Nie tyle citra, co lemon drop. Jestem pod wrażeniem aromatu tego chmielu. No coś niesamowitego po prostu. Tak świeżego albedo w aromacie, a w ogóle różnego rodzaju owoców cytrusowych, bo tutaj nasuwa mi się od razu skojarzenie z grejpfrutem czerwonym, ale załóżmy, że owoce całe te cytrusowe, czyli cytrusy, cytryny, limonki i tak dalej, no tu jest wszystko, co tylko może być. Aromat jest niesamowity i w aromacie to piwo wyszło doskonale. A co w smaku? Takim trochę nienasyconym, ale dobra. No i w smaku jest gorzej, dlatego że jest zalegająca goryczka. No niestety. Przypomnę, że piwo nie było chmielone podczas gotowania, czyli godzinę gotowałem piwo bez chmielenia. No i mam tutaj takie wrażenie, że stało się... Znaczy, generalnie mi to nie przeszkadza, ale gdybym chciał się pochwalić komuś, to już bym się tego nie podjął, dlatego że to piwo może odstraszyć. Ma solidną goryczkę. To nie było moim zamierzeniem, a jednak okazało się, że nawet w domu takie większe, a może nieumiejętne po prostu chmielenie doprowadziło do tego, że ta goryczka może nie jest zalegająca w nieprzyjemny sposób, jakiś taki tępy. Nie, ona jest kontrująca słodycz słodową, dosyć przyjemna, ale za mocno ją czuć. No nie tak powinna wyglądać neipa, tak jak w tym szkle. Znaczy na pewno ciężko byłoby to wypić duszkiem, może tak to określę, bo przed kamerami oczywiście, z drugiej strony, przed monitorami, przepraszam, ciężko odnieść się do tego, co mówię. A więc skoro neipa nie charakteryzuje się mimo słowa IPA goryczką, taką odstraszającą na poziomie 50-60 IBU, czy tam, no załóżmy, to tutaj nie wiem jaki jest poziom IBU, niewysoki, natomiast goryczka, która odkłada się nawet nie na bokach języka, ale gdzieś tam w tylnych partiach. No. Wrażenie jest dziwne. Wrażenie jest takie, jakbyśmy na chwilę skwasili się, gryząc tą białą przestrzeń między grejpfrutem, między skórką a właściwym owocem. To się nazywa albedo, to białe. I to białe naprawdę jest gorzkie. To jest gorzkie, ten biały puch taki. No i takie jest wrażenie, jakbyście wgryźli się do grejpfruta, ale przez albedo. Nie do końca jest to przyjemne. Ja to piwo wypiję, ja goryczkę lubię. Ale czy to jest sesyjne piwo? Nie. No nie, to nie jest sesyjne piwo, to nie jest piwo sesyjne. To znaczy takie, które można się, wiecie, po koszeniu trawy w lecie napić i nie odbije palma i nadal będziemy kosić swoją trawę swoją kosiarką. To jest raczej takie piwo. Nie chciałbym tu przypisywać pół roku do piwa, ale to jest takie piwo, w którym możemy usiąść i pogadać sobie z kumplem i sączyć takie pół litra piwa. No, w moim przypadku dobre 20 minut. No, jak to się nasyci, oczywiście będzie ciut, a może będzie właśnie jeszcze mniej sesyjne, bo nasycenie dwutlenkiem węgla może okazać się szarpiące w język. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie. Nie? Czyli piwo ze słodowego może przejść do zbożowego i wtedy będzie naprawdę już wtedy spory problem. A więc już tutaj wskazówka, że będę... O, jeszcze czuję, kiedy łyknąłem, a teraz jeszcze wraca mi goryczka. No to tak nie powinno być. To się nie udało. No ale tak, to tak jest, kiedy robi się cały czas dolną fermentację, chmieli się aptekarsko 30 gramów, może 40 gramów, chmieli się z Palt Selectem albo polskimi odmianami chmielu, jak ostatnio to robię od Pawła Piłata, a potem dostaje się w łapy amerykańskich chmieli, które jednak... No no robią nieumiejętnie użyte, mogą zepsuć piwo. No i tak się stało tutaj. Znaczy ja mam tutaj wrażenie takie jak w browarze, gdzie raz się też naciąłem i nasypanie chmielu wcale nie do gotowania, ale już na Whirlpool wniosło do piwa solidną goryczkę, solidną. Ja myślałem, że w warunkach domowych to jest jakby ta efektywność przenoszenia smaków tutaj tak naprawdę z olejków. W sumie olejki to są eteryczne lub inne, prawda? No nie, generalnie nie jestem biotechnologiem, ale myślałem, że wsypanie chmielu w domu do Whirlpoola 10-minutowego, takiego tradycyjnego, albo już w ogóle na zimno, nic nie wniesie. A tu się okazało, że przy lekkim piwie no jednak wniosło. Także nie wszystko się udaje, przestroga dla Was. Jeżeli bierzecie swoje oko, zarzucacie na tą recepturę, którą przysłałem, to obetnijcie o połowę ilości chmielu, bo po pierwsze ogromne straty przy przelewaniu do, nie wiem, do butelek, do kegów, naprawdę, 2 litry na 9 to jest sporo. No i ten kurczę... No i ta goryczka w aftertaście, no to mnie załamało, bo to piwo po nagazowaniu Naprawdę, drożdże zrobiły świetną robotę. Nie mam żadnych uwag do wyglądu tego piwa. Nasycenie, wiadomo, co tam budowa piany to będzie, ale goryczki nie cofnę. Ani jej nie przykryję jakąś większą słodowością. No stało się, tak się dzieje, ale chciałem to nagrać i pokazać, że bywa różnie w browarze domowym. A teraz cóż, czekam na zmodyfikowany sprzęt z Luktech, nie pamiętam drugiego członu nazwy, Luktech, dobra, na zmodyfikowany browar, gdzie będzie już budowana skomplikowana z przymrużeniem oka deszczownica, podwójne dno, które na gazie się nie przypala, a na prądzie potrafi. Trochę zmienione mieszadło, także prawdopodobnie jutro to, bądź w przyszłym tygodniu otrzymam, więc jakieś ważenie na jakichś tygodniach, za 2 tygodnie w połowie listopada myślę będzie. To tyle, dziękuję za uwagę. Uważajcie na citrę. Najwięcej tu citry poszło. Citra jest chmielem uniwersalnym, a więc też może być wykorzystywana na goryczkę i może być grubo. Wasze zdrowie niech się w waszych domowych browarach darzy. Cześć, trzymajcie się. Wypiję, ale miało być przyjemniej.